Jan Lodzik, chyba sprawca dzisiaj jednej z sensacji na gali DSF Kickboxing Challenge. Witaj, gratuluję zwycięstwa nad Michałem Królikiem. Witam serdecznie, zgadza się. Powiedz mi, jak przebiegała, jak ci się dzisiaj walczyło, jak się czułeś w ogóle, bo pierwsze dwie rundy to absolutnie tam dominacja twoja, punktowałeś, wypunktowałeś go, można powiedzieć. Mhm. No dokładnie, tak orzekli sędziowie, ja w ringu również się czułem, że prowadzę walkę, ponieważ trzymałem dobry dystans, więcej moich ciosów wchodziło, kopnięcia, tak. On dość solidnie prezentował się od strony fizycznej, ale tych ciosów zadawał stosunkowo mało. Czy stawiał, czułeś, że stawia na takie bardzo mocne uderzenia, mocne akcje? Znaczy Michał jest takim zawodnikiem, to jest jego po prostu styl walki, on zawsze bije mocno, ale jest statyczny, chodzi, jest wytrzymały, ma szczelną gardę, ciężko się tam do niego dobrać, żeby go uszkodzić jakoś znaczniej. I dlatego taka była taktyka, a nie inna. No i uważam, że dobrze wykonałem plan, który wyznaczyliśmy sobie na tą walkę. Michał generalnie no po prostu jest zawodnikiem typowo Muay Thai, silny fizycznie, mocno kopie. Uderzenia też nie są byle jakie, tak, ale to wiadomo, na tym poziomie każdy może każdego trafić. Tak naprawdę kwestia skupienia się i po prostu trzeba mieć oczy szeroko otwarte i trzeba po prostu szybko reagować. Powiedz mi, w tej trzeciej rundzie ta walka się wyrównała twoim zdaniem, czy panowałeś nad sytuacją, czy to jest taki właśnie ten jego napór sprawił, że tak jakby troszeczkę brakowało ci sił w końcówce? Nie, tak miało być. Generalnie ja osobiście po prostu uważam, że prowadziłem tą walkę, że nie oddałem ani jednej rundy. Było tam kilka trafień, wyciął mnie chyba, z tego co pamiętam, dwa razy chyba kolano dostałem na wyprzedzeniu, low kicka jednego, kilka tam ciosów, ale ja również trafiałem, no i walczyłem tak jak miałem walczyć, nie chciałem uciekać, nie oddawałem mu pola aż tak, aczkolwiek obchodziłem i na pewno nie przyjąłbym jego stylu walki, ponieważ ja walczę inaczej przede wszystkim, no i w tym pojedynku po prostu mój styl był górą, że się tak wyrażę. Dobra taktyka, Michał w każdej walce prezentuje poniekąd to samo, tak? Ponieważ jest właśnie zawodnikiem taki jakby Muay Thai, można powiedzieć. A powiedz mi, może zaprocentowało te twoje doświadczenie jednak z tych ostatnich startów na King of Kings, bo jednak toczyłeś tam ciężkie walki i tutaj to było widać, bo on jest bardziej doświadczonym rywalem, jeśli chodzi o zawodową arenę. Tak, tylko że proszę zauważyć, że ja zawsze byłem underdogiem, ponieważ ja tak naprawdę jestem rocznik 9-5, mam dopiero 20 lat. Niektórzy w tym roczniku, na przykład którzy są z grudnia jeszcze w juniorach, znaczy no jeszcze niedawno w juniorach startowali. Tak samo jak pojechałem na pierwsze mistrzostwa Polski, wszyscy mówili, o seniorze, juniorzy, to jest przepaść, tak dalej. Zdobyłem wicemistrzostwo już w tamtym roku, w tym niestety również wygrałem Puchar Polski K1, walczyłem na takiej gali jak KOK. Wszystko procentuje, idzie do góry, mam nadzieję, że będzie się dalej tak rozwijało, nawet w szybszym tempie, ponieważ nie ukrywam, że liczę na poważne propozycje i coraz więcej tych propozycji. Taka gala jak ta jest no świetnym przykładem na to, że da się coś takiego zrobić w Polsce i mam nadzieję, że da się. Może rewanż na zawodowej, powiedzmy, scenie takiej typowej z rundami 3-minutowymi z Michałem Królikiem? Znaczy jak najbardziej. Z tego co słyszałem, to w ogóle takie coś ma powstać, ale jeszcze nie wiem dokładnie o co chodzi, nic nie wiem. Dla mnie najważniejszy był ten pojedynek, co będzie dalej. No mam, nie ukrywam, mam starty na Puchar Świata, podobno jadę, nawet nie wiem czy nie za tydzień do Austrii, nie wiem, aczkolwiek jeśli będą chcieli widzowie, żebym zawalczył jeszcze raz, rewanż na w pełnym kontakcie, w pełnym czasie, to przygotuję się i dam jeszcze lepszą walkę, ponieważ staram się rozwijać z walki na walkę, jestem młody i myślę, że to jest na pewno, to jest dopiero początek, aczkolwiek, no może nie taki całkowity początek, ale jeszcze dużo przede mną i do tego dążę. Janek, gratulujemy ci dzisiaj zwycięstwa, naprawdę dziękuję. Fantastyczna sprawa, mam nadzieję, że to nie koniec twojej kariery. Na pewno nie. Nie ostatnie słowo. Będziemy obserwować. To był Jan Lodzik, sprawca dzisiaj jednej sensacji na gali DSF Kickboxing Challenge. Obserwujcie jego karierę. Na pewno nie powiedział ostatniego słowa. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam.